RX od ponad dwóch dekad kojarzy nam się z wygodą, komfortem i ciszą podróżowania. Ale teraz mamy w ofercie RX-a 500H. To najmocniejszy i najszybszy RX w historii. To teraz pokażę Wam kilka 500-kowych detali. Po tym znaczku go poznacie. To jest serce tego samochodu. Turbohybryda, 371 koni i niecałe 6 sekund do setki. Tylko w RX-ie 500H znajdziemy fabrycznie montowane opony Michelin Pilot Sport. I tylko w topowej wersji dostępne największe tarcze hamulcowe. Te z przodu mają średnicę aż 40 cm. I nie przegapcie tego napisu. Direct 4. Najbardziej topowa wersja elektrycznego napędu 4x4. To właśnie po tego typu drogach ten samochód będzie najczęściej podróżował. To będą albo eski, albo autostrady. Dlatego dziś sprawdzę dla Was możliwości dynamiczne RX 500H właśnie tutaj. Jeżeli chcemy pojeździć dynamicznie hybrydą 500H w Lexusie, to warto przestawić sobie cały system na tryb sport. I teraz, nie mamy tu fizycznego przycisku. Trzeba sięgnąć do tego miejsca na głównym ekranie, kliknąć i wejść w tryb jazdy sport. Wtedy od razu silnik nam się podniósł, odpaliła nam się jednostka benzynowa i widać skalę poziomą obrotomierza, która ewidentnie zajmuje centralne miejsce w tej chwili na wyświetlaczu. Ona ma nam mówić, że jedziemy szybko i pokazywać, na ile sobie jeszcze możemy pozwolić. No dobra, to startujemy. Przyspieszenie 0-100, obie dłonie na kierownicy, długa prosta przed nami i pedał w podłogę. No dzieje się. Po pierwsze, słychać przełożenia. Pracuje normalna, automatyczna, sześciobiegowa skrzynia biegów. Po drugie, ten dźwięk w środku. Zagadałem się, 140. 6 sekund w sprincie do setki takim kolosem ważącym 2 tony 200 kg to jest świetny wynik. Ale nie oszukujmy się, na trasie szybkiego ruchu będziemy korzystać z elastyczności napędu, czyli patrzeć, jak szybko rozpędzimy się z 80 do 120 km na godzinę, czy z 60 do 100 km na godzinę. I tym samochodem, dzięki temu urządzeniu, za chwilę wykonamy takie ćwiczenie i podamy Wam wyniki. Kolejna różnica między klasyczną hybrydą Lexusa, a taką turbohybrydą nastawioną na performance, czyli na osiągi. Kiedy jedziemy płynnie, ale szybko po autostradzie czy trasie szybkiego ruchu, w klasycznej hybrydzie dość szybko pozbędziemy się przynajmniej połowy ładunku baterii. Tutaj ta bateria jest non-stop utrzymywana praktycznie w topie swojej pojemności po to, że kiedy potrzebujemy i depniemy, móc wykorzystać maksymalnie pełne możliwości tego napędu. Dlatego między innymi nie znajdziemy tu przycisku EV do jazdy wyłącznie na prądzie. Ten napęd jeździ sam na prądzie też, ale to system decyduje, kiedy się na niego przełączyć. My tego tutaj w turbohybrydzie nie możemy zrobić.
A w trybie sport dostaniemy jeszcze na wyświetlaczu dane tylko dla orłów. Jak się komuś nudzi, to może dowiedzieć się, z jakim ciśnieniem w danym momencie pracuje turbina, bo to przecież turbohybryda, oraz zobaczyć, jaką ma temperaturę oraz ciśnienie oleju silnikowego. Typowo sportowe parametry, tylko dla orłów. Kiedy cały dzień pędzimy pełnym gwizdkiem RX-em 500H, to nie oszukujmy się, na koniec takich ćwiczeń pomiarowych mamy zużycie rzędu 15 litrów na 100 km. Ale samochód z klasycznym tego typu napędem tak samo mocnym będzie zużywał jeszcze więcej paliwa podczas tego typu testów. Na co dzień, kiedy jeździmy RX-em 500H, płynnie, ale dynamicznie, to zużycie będzie sięgać rzędu 10-10,5 litra na 100 km. Ale zaraz. Czy jak ktoś kupuje samochód za 435 tysięcy złotych, to aż tak interesuje go jednostkowe zużycie paliwa? No chyba nie. To się musiało tak skończyć. Jesteśmy w serwisie u inżyniera Marcina Ziołaka z naszą 500-ką. Po co Lexusowi wymyślanie jeszcze jakiejś turbohybrydy? Przecież od kilkunastu lat Lexus jest specjalistą od produkcji seryjnej bardzo wydajnych, klasycznych hybryd. To po co? Pamiętaj, że w tych klasycznych napędach hybrydowych, które znamy, priorytetem było jak najniższe zużycie paliwa. Natomiast w RX-ie 500H priorytetem są osiągi. I żeby te osiągi były na naprawdę wysokim poziomie, to konieczne było przekonstruowanie tego napędu hybrydowego. Spójrz, Robert, tutaj jest ta wspominana w kółko przez Ciebie turbosprężarka. Nieduży element, ale wystarczy do tego, żeby podnieść moment obrotowy tego silnika spalinowego. Natomiast za silnikiem spalinowym umieszczony jest ten niezbyt duży silnik elektryczny i dopiero za tym silnikiem elektrycznym jest klasyczna, automatyczna sześciobiegowa skrzynia. Nie widać jej tutaj zbyt dobrze, bo schowana jest pod zespołem falownika. Marcinie, to po co nam tutaj silniki elektryczne, skoro turbo załatwia sprawę? Te silniki elektryczne również spełniają swoją funkcję. One dają ten wysoki moment obrotowy przy praktycznie zerowych obrotach, czyli w momencie, kiedy ruszamy samochodem. Ale pamiętaj, że przy tej konstrukcji nie można było zastosować dużego silnika elektrycznego na przedniej osi, dlatego jest zastosowany mocny silnik spalinowy z turbosprężarką. Spójrz, tutaj mamy silnik elektryczny odpowiedzialny za napęd tylnej osi. Bardzo podobny jak w klasycznej hybrydzie, ale sporo mocniejszy, bo ma ponad 100 koni mocy. No tak, jest mocniejszy niż w tych klasycznych hybrydach, ale po co? Bo tutaj mamy rodzaj napędu, który nazywamy marketingowo Direct 4. Okej, czyli? No właśnie, i ten napęd symuluje, albo nawet jest, stałym napędem na 4 koła. A żeby był stałym napędem na 4 koła, to znaczy, że ta tylna oś musi być napędzana cały czas. I to jest jakby największa nowość w tym napędzie hybrydowym, ponieważ ciężko byłoby, żeby ten tylny silnik elektryczny napędzany był tylko i wyłącznie energią z akumulatora wysokonapięciowego, który, jak wiesz, nie jest jakiś bardzo duży. Tak, jest taki sam jak w innych RX. Tak, ale przy dużych prędkościach podczas jazdy autostradowej ten silnik elektryczny napędzany jest energią, która jest wytwarzana przez przedni silnik elektryczny, czyli przez przedni silnik, który pracuje w trybie generatora i dostarcza energię do tylnego silnika elektrycznego, dlatego tylna oś może być w tym samochodzie napędzana w każdych warunkach jazdy. Okej, czyli w klasycznym RX-ie przy klasycznej hybrydzie, nawet jeżeli mamy silniki elektryczne na obu osiach, to ten na tylnej dołącza się i wyłącza, tu mamy stale pracujący tylny silnik elektryczny. Dokładnie tak to działa i dlatego możemy to nazywać stałym napędem na 4 koła. Ale to nie wszystkie nowości w RX-ie 500H. Spójrz, tutaj mamy serce układu skrętnej tylnej osi, siłownik, który odpowiada za wychylenie kół tylnej osi. Sterowany elektrycznie. Sterowany elektrycznie. No dobra, ale po co nam w ogóle skrętna tylna oś w aucie, który i tak ma napęd tej tylnej osi? Ona ma dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, zmniejsza promień skrętu, co jest wygodne podczas manewrowania w ciasnych miejscach. Jasne. Druga podstawowa funkcja, podczas jazdy stabilizuje nam zachowanie całego samochodu na drodze. RX500H jest szybki, bardzo szybki, zawsze szybki. To hybryda, ale nowej generacji, z turbo.
także z baterią nowej generacji, nastawiona przede wszystkim na osiągi nawet kosztem nieco wyższego zużycia paliwa. Ten samochód brzmi, ten samochód budzi emocje, ale emocje kosztują. Po ekobonusie minimum 435 tysięcy złotych polskich. Więc jeśli nie chcecie mieć Elixa z tak topowym, mocnym silnikiem, to może warto pomyśleć o wersji z klasyczną hybrydą, podobnie wyposażonej, która kosztuje o mniej więcej 100 tysięcy mniej.